Destrukt monety 5 zł z rybakiem, niesamowity. Spójrzcie tylko, jaka cena za taką monetę. Cześć, witajcie na 22 części Wycen Monet. Dzisiaj ja wyceniam, ale stali widzowie też mogą pisać ceny w komentarzach. Tutaj wzór, jak to pisać. Jeśli ktoś ma inne zdanie na ten temat niż ja, no to też pisać konstruktywne, krytyczne komentarze jak najbardziej. Ceny podaję na podstawie moich doświadczeń na licytacjach. Jedziemy. A więc numer 270. Jeden, słuchajcie, niesamowity destrukt rybaka, 5 zł, rybak 1974 rok, najpopularniejszy rocznik, ale tutaj widzimy ubytek materiału, widać dokładnie odwzorowanie monety, wygląda na prawdziwy destrukt, ale trzeba by dokładnie weryfikacji przez specjalistów przyjrzeć się uważnie, zważyć monetę i wziąć pod mikroskop, wtedy może byłoby lepiej, można ją wycenić, moim zdaniem minimum 100 zł za taki destrukcik można by dać na licytacji, a licytacja tak naprawdę pokazałaby, jaka jest prawdziwa cena tej monety. 272, 10 groszy, 2002 rocznik, destrukt. Akurat ten najrzadszy rocznik i tutaj mamy, moim zdaniem to nie jest destrukt. Prosta zasada, jeśli coś zrobiłbyś sam, to znaczy, że mogło być to tak zwana robota garażowa. No tu akurat widać ten rocznik, niestety to nie destrukt moim zdaniem, ktoś coś kombinował i akurat ten rocznik 2002 najrzadszy miałby tutaj być jakimś dodatkowym atutem, myślę, że tu jednak ktoś coś robił przy tej monecie. 273, słuchajcie, 1 zł, 1991 rocznik, niedobite litery i cyfry, ten rocznik obfituje w takie niedobicia w stanie obiegowym, taka jak tutaj moneta zniszczona, to maksymalnie 10 zł i ciężko będzie by sprzedać taką monetę tylko dla koneserów gatunku. 274, 1 grosz 1992, inny kolor i odcień, różnica jest widoczna, natomiast dużo jest monet o innym kolorze. Często te monety z pralki, jak nieraz sprawdzaliście, bądź potraktowane innym detergentem, mają inny kolor, więc moja ocena tego jest taka, że to raczej tylko nominał, czyli 1 grosz. Większą ocenę bym wystawił, jakbym tą monetę miał w dłoniach. 275, 2 grosze aluminium, rocznik 1949. 2 grosze, 1 grosz, te nadlewki nad nominałem. Dużo destruktów z tego okresu właśnie 49 roku. Cena 5-10 zł dla fanów tej numizmatyki. Ciężko by było nawet sprzedać, ale dość ciekawe zjawisko ten destrukcik. 276, 5 groszy, skrętka 1998 rok. Stan ładny. Ostatnio destrukty potaniały i w licytacji ceny były nawet po 10-15 zł za takie monety groszowe na kup. Teraz około 30 groszy za taką monetkę trzeba by dać. 277, 5 groszy 2004, to samo co pozycja 276. Niestety 20-30 zł w licytacjach, nawet taniej. Destrukty i skrętki to chyba jedyna pozycja, która potaniała. Skrętki więcej sprzedają, więcej jest sprzedających te skrętki niż zbierających. 278, 1 zł 2008 rocznik, niedobita data. Tutaj mamy do czynienia z rzadkim rocznikiem i ta moneta może w przyszłości kosztować więcej, natomiast dziś to maksymalnie 10 zł za monetę zużytą z obiegu. 279, 1 zł 2008, również dwie sztuki nadlewki na literze K. Ciekawa sytuacja, widać, że więcej tego było, bo tutaj dwie sztuki ktoś wyłowił, natomiast teraz maksymalnie 10 zł, trudne do sprzedania, w przyszłości może być droższa, no i stan monety obiegowy niestety. 280, 5 zł, rand gładki, widzicie tutaj, wygląda na wypolerowany, obstawiałbym na garażową robotę. Ale już takie monety były przeważnie w niecentrycznym biciu. Mam taką złotówkę nawet przesuniętą i ona ma taki błyszczący rand, więc tutaj trzeba było się wnikliwie przyjrzeć monecie, ale jak oryginał to około moim zdaniem 50 zł. No i rocznik, nie pamiętam czy to nie był 2020 właśnie. 281, 5 zł, 84 rok. Rzadka sztuka, pełna odwrotka. Tutaj cena może być od 200 zł w górę. 84 rok, wysoki nakład. A taka moneta 83, o połowę mniejszy nakład. 3 lata temu poszła, spójrzcie, 147 zł, 305, a rocznik 87, 511. Także moneta od 200 zł, ale też może być około 500. To musiałaby być jakaś gruba licytacja, żebyśmy sami mogli zobaczyć, ile to kosztuje.
282, 5 groszy 2009 rocznik, brak cyfry 0 oraz ślady drugiej monety bitej na 5 groszówce, bądź ślady, nie wiem jak to nazwać, matrycy. Ciekawy destrukt. Myślę, że jest, jeśli jest taki bardzo fajnie zachowany destrukt podwójny, można by powiedzieć, to od 50 w górę za takie cudo. Oczywiście licytacje mogłyby pokazać inne ceny większe. 283, 5 zł 2008. Gruba data, podwójne bicie. No, ten rzadki rocznik 2008, a spójrzcie na data, jaka pogrubiona, podwójne bicie. Ciekawa pozycja. Cena moim zdaniem od 50 zł w górę. No i słuchajcie, ja Wam dziękuję za nadsyłanie zdjęć, monet i banknotów na Instagramie. Wyceniam, bądź zdjęcia udostępniam, tak jak tutaj na filmie, za Waszą zgodą. Póki co, dziękuję za uwagę, trzymcie się i do następnego. Hej, czy ich zdjęć nie było, to wysyłać znowu i pisać. Na razie.